wrócili, po prostu próbowaliśmy obsadzić film Zaklęte rewiry. No i przez to szukałem głównego bohatera. Obejrzałem kilkunastu, do kilkudziesięciu młodych aktorów. Otworzyły się drzwi, stanął w nich Marek. Ja właściwie chciałem powiedzieć, panu już dziękujemy. Ma pan tą rolę. Zdecydowałem się w mówieniu oka bez żadnych prób. Bo on po prostu był tym prąkiem, którego miał zagrać. No i zaczęliśmy. Przegląd pierwszego materiału. Wychodzimy z tego przeglądu. I Roman Wilhelmi łapie mnie mocnym chwytem, bo takie miałem zwyczaje, i mówi: Starenia, Marek gra jak anioł. I ja nie wiem, czy mu dam radę, ale będę się starał. Do wariatów coś mi podyktowało. No i od razu wiedziałem, że to musi grać Marek. To było poza dyskusją dla mnie. On nie wiedział w ogóle, ja byłem kompletnym anonimem dla niego. Marek mówił o tym tekście, a ja mu zadałem dwa pytania. Pierwsze, czy może ściągnąć obrączkę? Dlatego, że do filmu trzeba będzie, żeby bez obrączki było. W ogóle tunelowo myślałem. On się trochę stropił, dalej mówił o tekście, tam analizował tego. A ja się pytałem, czy też pali papierosy, bo tam by trzeba w tym... A Marek mówi, mogę palić, ale czosnku na przykład nie lubię. Już w końcu mówię, Adaś, to jest miś, pluszowy miś. Dobry mikrofon, to powinno... Marusiu, dziękujemy ci i kochamy cię. Maruś i Adaś. I ten miś mówi, drodzy państwo. I ten miś przemówił, proszę. Do Marka. 8 lat podstawówki, 4 liceum. Potem 5 bite studiów, dyplom z wyróżnieniem. 20 lat praktyki i oto mi płacą. Jakby ktoś dał mi w mordę. Nie oczekuję dziś nikogo. I nic nie zmienią przyszłe dni. Lecz nie przychodzić tu nie mogę. To wszystko cię, Mareczku, przybliża mi. Wow. To proszę cię opowiedz, bo ja uwielbiam tę opowieść. Jechaliśmy aż do Kazunia. W pół do piątej rano taksówka pod domem, jedziemy, listopad, deszcz, scena uczty w zamku Sopliców. Zajeżdżamy jakieś po kolana błoto, wiecie państwo jak to jest. No i w tym zamku wieje zimno, wchodzę do garderoby, oglądam tak wszystkich uczestników tego zajścia, mówię, a ksiądz Robak gdzie jest? Mówią, nie ma dzisiaj Robaka. Mówię, jak to nie ma Robaka? W scenie uczty nie ma Robaka? Nie, nie jest przewidziany. A tam nie jest. Mówię, za telefon. Jeszcze nie ma szóstej. Siódmy sygnał, dziewiąty sygnał. Wreszcie słyszę tak, halo. Ten Bogosiu, dzień dobry, Andrzej mówi. Cisza. Tak. Ja cię strasznie przepraszam, wiesz, nie uwzględniliśmy cię dzisiaj w planie. Ale słuchaj, nie przejmuj się, weź sobie prysznic spokojnie, śniadanko zjedz, wyślemy po tobie, po ciebie samochodzik. A on mówi, nie, to ja już sam przyjadę. Wazelina widzę już, wyciągana jest spod łóżka. Myślę sobie, a to pojadę dalej, zjedz kawałeczek. Ale też, Bogusiu, mam do ciebie takie dyskretne pytanko. Też mam kłopot z Mareczkiem, nie? Nie wiem, czy dobrze go w tym hrabim obsadziłem, nie? Wiesz, jest pytanie na lojalność. Ale Boguś bardzo grzecznie mówi, nie, da sobie radę. Jeszcze taki ważny. A jak tak uważasz, to dobrze, wiesz? To w takim razie śpi sobie jeszcze troszeczkę. Mm-hmm.
wszyscy. Bycie, pamiętam.